Co się dzieje w waszej szkole teraz? No dowiedzieliśmy się, że nasza szkoła ma zostać zlikwidowana. Próbujemy jakoś temu zapobiec. No ale nie wiemy, czy uda nam się to zrobić. Chodzimy na spotkania z panem prezydentem, rozwieszamy plakaty, stworzyliśmy fanpage'a na Facebooku. No, mamy nadzieję, że jakoś uda nam się obronić jednak naszą szkołę, która nie powinna być zlikwidowana. Karolina, byłaś wczoraj na spotkaniu z prezydentem. Jak przebiegało to spotkanie? No, spotkanie jednak nie należało do najspokojniejszych. Pan prezydent był bardzo zszokowany naszą wizytą. Zadawaliśmy mu dużo pytań na temat naszej szkoły, ale niestety nie udzielili nam ani jednej precyzyjnej odpowiedzi. Łukasz, ile było osób na tym spotkaniu? Myślę, że około 200, z tego ponad 70% to byli uczniowie naszej szkoły oraz rodzice. To nie jest tak, że byliśmy tam sami. Przyszliśmy tam, żeby pokazać, ile nas jest i że chcemy walczyć w naszą szkołę. Karolina, czy były jakieś argumenty ze strony Urzędu Miasta przemawiające za likwidacją tej wspaniałej szkoły? No tak, moim zdaniem nie było ani jednego przemawiającego argumentu. Pan prezydent bronił się niżem demograficznym, po czym później stwierdził, że jednak na naszej szkole zarobiłby dużą sumę pieniędzy. Dlaczego tak walczycie, Łukasz? Walczymy o naszą szkołę, bo nasza szkoła to jest miejsce, które daje nam możliwości. To nie jest tylko szkoła, to nie jest budynek, to są rzeczy, które tutaj mamy, to jest społeczeństwo, to są ludzie, są plany i to jest bardzo wiele dla nas znaczy. Słuchajcie, no ale wiadomo, że szkoła to są lekcje, czasami stres, czasami nauczyciele są uczniowie są po różnych stronach, a tutaj jesteście razem. Dlaczego, Karolina? Że tak powiem, stworzyliśmy zespół, uczniowie i nauczyciele, dyrekcja. No wszyscy stworzyliśmy jeden zespół, który pan prezydent chce teraz podzielić. Po prostu chce nas porozrzucać po szkołach w całym Bytomiu, gdzie my zostaniemy rozdzieleni, a nauczyciele tak samo już nie będą jednak z nami. Mamy się przygotować do matury, gdzie nie będą już uczyć ci sami nauczyciele. Inicjatywa ratowania szkoły wynikła przede wszystkim od uczniów, od całkowitej z naszej społeczności, bo to my chcemy ratować szkołę jako uczniowie i przede wszystkim jako młodzi ludzie. Nie może być tak, że kilku urzędników decyduje o edukacji młodych obywateli, a oni muszą wiedzieć przede wszystkim, że to my za rok, niektórzy za dwa lata będziemy wyborcami i jak będą w ten sposób postępować, to no, niestety jednak pożegnać ze swoimi posadami. W jakiej sali jesteśmy teraz? Teraz znajdujemy się w pierwszej sali informatycznej. No, pan mówi, są tutaj komputery Eaglesy. Są to komputery naprawdę wysokiej klasy. Znaczy, to już jest cały komputer, tak? Tak, to już cały komputer, łącznie trzy kable, z czego jeden to jest klawiatura, drugi myszka, no i trzecie zasilanie. No i co robicie na tych komputerach? Na tych komputerach w pierwszej klasie mieliśmy tylko przystosowania do ogólnej zasady działania tego sprzętu. Potem robiliśmy dodatkowo plakaty, broszury, kalendarze i różne takie rzeczy. Dodatkowo ostatnio zajmujemy się także projektowaniem stron internetowych. Beata Kołodziej, wicedyrektor Technikum nr 4 w Bytomiu. Pod koniec listopada, w trakcie obrad Okrągłego Stołu Edukacyjnego w Bytomiu, wypłynęła, a właściwie podana została prezentacja, informacja o tym, jak będzie wyglądała reorganizacja bytomskiej oświaty w przyszłym roku szkolnym. W tym momencie na tej reorganizacji
ucierpią, no wiele ucierpi, wiele szkół, między innymi Technikum nr 4 w Bytomiu, które nie dość, że ma zostać przeniesione do innego budynku, to jeszcze podzielone na dwie szkoły. Część uczniów ma przejść do zespołu szkół mechaniczno-samochodowych, część do zespołu szkół ekonomicznych, które zostaną połączone z zespołem szkół administracyjno-socjalnych. I Państwo się na to nie zgadzacie? Nie zgadzamy się na to, ponieważ po pierwsze nie widzimy siebie w tej sytuacji, kiedy jesteśmy podzieleni, czyli jeden organizm szkolny zostaje zlikwidowany. Praktycznie zostaje zlikwidowana szkoła z prawie 60-letnią tradycją. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice są oburzeni tym faktem i nie zgadzają się na takie rozwiązania, które zaproponowały władze, właściwie nie informując wcześniej o tym, jak te rozwiązania będą wyglądały. Takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie. Tutaj widzę, że jest wspaniały sprzęt. Tutaj no, młodzi ludzie zaangażowali się, grono pedagogiczne zaangażowało się. Co stanowi o sukcesie tej szkoły? O sukcesie tej szkoły przede wszystkim stanowi jej atmosfera, ale atmosfera ta jest poparta właśnie bardzo dobrymi warunkami, które stwarzamy młodzieży, warunkami do nauki, do rozwijania swoich pasji, zainteresowań, ponieważ kształcimy nie tylko przyszłych elektryków, elektroników, teleinformatyków, ale rozwijamy w młodzieży pasje poznawcze, pasje artystyczne. Wielu z nich z powodzeniem startuje w różnego typu konkursach artystycznych, o charakterze artystycznym. Młodzież rozwija również swoje pasje w kierunku grafiki, komputerowym, zgodnie z tym, co proponuje tutaj szkoła, z bardzo bogatą ofertą edukacyjną. Ja słyszałem, dowiedziałam się od uczniów, że jest tutaj nawet symulator lotów. Tak, oczywiście jest to właściwie urządzenie, które służy do wspomagania nauczania na kierunku technik awionik, ponieważ będą to przyszli mechanicy samolotowi, którzy notabene mają w tej chwili praktyki w Pyrzowicach, zarówno raz w tygodniu zajęcia praktyczne, jak i ciągłą miesięczną praktykę na lotnisku w Pyrzowicach, gdzie mogą oczywiście poznawać swój zawód, że tak powiem, odpoczewki. Czyli w naszych czasach, kiedy potrzebni są specjaliści do spraw nauk ścisłych, ta szkoła oferuje no, możliwości rozwoju, tak? Tak, oczywiście. No i bardzo duży wachlarz nowych, atrakcyjnych kierunków, które otwierane były po konsultacjach z Urzędem Pracy, po badaniach rynku dotyczących zapotrzebowania na tego typu absolwentów szkół. No i właśnie kształcimy naprawdę w nowoczesnych kierunkach technik cyfrowych, procesów graficznych, technik teleinformatyk, fototechnik, właśnie technik awionik. No i kierunki, które już mieliśmy wcześniej, czyli technik elektronik oraz technik elektryk. Jest jeszcze technik obsługi portów i terminali. Również są absolwenci tego kierunku, będą mogli znaleźć zatrudnienie nie tylko na lotnisku w Pyrzowicach, ale przy obsłudze wszelkiego tego typu właśnie no, zakładów. Czy pani dyrektor spodziewała się, że uczniowie się tak mocno zaangażują? Bo przecież to nie tylko w tym momencie kształtujecie zawodowców w dziedzinach technicznych, ale również kształtujecie aktywnych obywateli. To jest chyba właśnie dowód na to, że nasza szkoła dobrze wychowuje młodzież i tak sobie ich wychowaliśmy i teraz otrzymujemy od nich bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo pomocy i bardzo dużo zaangażowania. I to chyba też świadczy o tym, jaka jest nasza szkoła. Bardzo dziękuję. Dziękuję.